Trendy na sezonie sieci-zima 2017 są łaskawe dla każdej z nas. Mamy to szczęście, że teraz będą modne makijaże, które są typowo upiększające. Ja dzisiaj na sobie mam przyjemność pokazać makijaż, którego główna siła opiera się na rozświetleniu i na pięknych matowych ustach. Taki makijaż mogłyśmy zaobserwować na przykład u Berbery. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak go wykonać, zostańcie z nami. Pierwszym krokiem mojego makijażu będzie nałożenie wygładzającej bazy w musie, całą twarz pomijając jedynie obszar oka. Bazę aplikuję palcem, tak jest mi najwygodniej i najszybciej. O, i bazy wygładzające są bardzo dobre dla wszystkich osób, które podobnie jak ja mają problem z widocznymi porami. Dzięki takiemu produktowi wygładzicie sobie skórę jeszcze przed aplikacją podkładu. O, gotowe. Mogę teraz nakładać podkład. Zgodnie z trendem dzisiejszy makijaż ma być piękny, rozświetlony i maksymalnie rozbłyszczony, więc oczywiście również podkład, na który stawiam, ma takie właściwości. Podkład, który na dzisiaj wybrałam dla siebie, to podkład Lightening. Nałożę go za pomocą gąbeczki na całą twarz. Jak zapewne możecie zauważyć, moja buzia jest jaśniejsza niż reszta mojego ciała, bo ja nie opalam twarzy, więc zawsze staram się wybierać ten podkład, który będzie odpowiadał kolorowi mojej szyi oraz rąk, tak aby całość była spójna. I podkład aplikuję takim wklepującym ruchem. Moja porada dla Was. Jeżeli chciałybyście ten makijaż powtórzyć na jakimś ważniejszym wyjściu, na weselu czy na jakiejś imprezie okolicznościowej, pamiętajcie, aby pokryć podkładem również delikatnie uszy, bo czasami jest tak, że gdy się denerwujemy, właśnie uszy nam się czerwienią. Jeżeli chcecie uniknąć tego efektu, nałóżcie trochę podkładu na ucho. No i podkład nałożony. Teraz czas na korektor. Korektor, jaki wybrałam dla siebie, to korektor linii Multimineral i to jest bardzo dobry produkt, jeżeli tak jak ja widzicie już pierwsze oznaki starzenia i chcecie, żeby ta skóra pod okiem jak najbardziej się napięła, ale jednocześnie była wypielęgnowana, postawcie właśnie na tego typu produkty mineralne. I korektor nakładam oczywiście swoim ulubionym, klasycznym sposobem, pionowymi liniami, na całą środkową część twarzy. Delikatnie na brodę, na nos i na środek czoła. To jest mój ulubiony sposób na stworzenie efektu wypoczętej skóry, nawet jeżeli nie spałyście pełnych 8 godzin. I teraz gąbeczka, druga strona. Wklepuję korektor. O, i korektor wklepany. Teraz przypudruję delikatnie całą środkową część twarzy i obszar pod okiem, żeby ten korektor się nie przemieścił i użyję do tego, dokładnie tego samego pudru, którego używam do malowania się, czyli pudru Pocket to Skin Matte. I wybrałam jaśniejszy odcień, żeby jeszcze bardziej podkreślić efekt rozjaśnienia pod okiem. Kolejna cenna uwaga, nie wiem, czy mogłyście zauważyć, ale ja ten puder wklepuję, żeby nie przemieścić korektora, który wcześniej nałożyłam. O, twarz przepudrowana. Pozostało mi jeszcze wykończenie makijażu brwi. Moje brwi są ciemne, więc nie potrzebuję mocnego podkreślania. Dlatego użyję maskary do brwi, Eyebrow Gel Mascara, która ujarzmi kształt włosków i wypełni przestrzenie pomiędzy nimi dzięki pigmentowi, jaki ma w sobie zawarty. Kolor, którego używam, to 02. O, brwi podkreślone, więc teraz czas na modelowanie. I głównym bohaterem dzisiejszego makijażu będzie rozświetlacz, więc bronzer musi pozostać możliwie jak najbardziej naturalny. I aby uzyskać taki efekt, wybrałam bronzer z linii Sculpting Matte Powder. I to jest produkt, który daje bardzo naturalne wykończenie i na pewno będzie tłem dla wszystkich rozświetlających produktów, które za chwilę nałożę. Bronzer nabieram na pędzelek i nakładam go od linii ucha okrągłymi ruchami, kierując ruch do linii ust. Delikatnie na czoło, ponieważ zależy mi na efekcie skóry muśniętej słońcem. Zamieniam pędzelek na mniejszy
i delikatnie zaznaczę również brzegi nosa, żeby sobie go delikatnie wyszczuplić. Modelowanie gotowe. Róż, jaki wybrałam dla siebie, ma odcień pastelowy, ponieważ chcę, żeby delikatnie uzupełnił moją stylizację i efekt rozświetlenia, który nastąpi za chwilkę. Produkt nakładam na ścięty pędzelek i nakładam na środkową część policzka, na delikatnym półuśmiechu, rozcierając oczywiście do zewnątrz. Gotowe i teraz czas na najważniejszą gwiazdę wieczoru, czyli na rozświetlacz. I produkt, którego dzisiaj użyję, to rozświetlacz w linii Perfect Strobing Highlighter i to jest rozświetlacz do twarzy i ciała. Po pierwsze, rozmiar jest kompaktowy, więc możecie wybierać różne kolory, dobierając je w zależności od okazji, a ponadto jego formuła jest tak skonstruowana, że możecie go nakładać na policzki, na dekolt, na ramię, tak jak ja za chwilę zrobię i będziecie wyglądały naprawdę genialnie. Ja rozświetlacz nakładam na szczyt skroni i nie żałuję go, ponieważ na tym ma dzisiaj się opierać nasz makijaż, czyli na mocnym rozświetleniu. Jeżeli zależy Wam na takim bardziej modowym efekcie, rozświetlcie również ucho. Oczywiście nakładam rozświetlacz na środek nosa, na łuk kupidyna, żeby powiększyć górną wargę. Dokładam z drugiej strony, ale nałożę go również w formie cienia do powiek. Przyznam szczerze, że zaaplikuję go palcem, ponieważ wtedy pigmentacja tego pudru będzie najwyższa. I teraz, żeby jeszcze bardziej wykończyć makijaż, za pomocą dużego pędzla nałożę rozświetlacz na ramię. Jeżeli chcecie sobie zrobić piękne zdjęcie, chcecie, żeby właśnie tutaj ta część dekoltu, ta część Waszej ręki pięknie się zabłyszczała wraz z lampą flash, nałóżcie koniecznie rozświetlacz właśnie w tym miejscu. A nałożenie go na linię obojczyka wyszczupla. Teraz, aby ten makijaż nie był taki bardzo delikatny, jak możecie zauważyć, ja i tak mam przedłużone rzęsy, wprowadzę odrobinę czarnego linera na linię rzęs. I liner, który aplikuję, jest dokładnie z tej samej linii, co rozświetlacze, czyli z linii Perfect. I ta końcówka jest moją ulubioną końcówką, bo nawet jeżeli macie mniejszą wprawę w aplikacji linera, to wystarczy, że tym flamastrem będziecie tylko delikatnie przyciskać do skóry powieki. No i liner nałożony, ale tak jak spoglądam w lusterko, to stwierdzam, że jeszcze czegoś mi brakuje. I myślę, że tym czymś jest zaznaczenie załamania powieki. I aby nie nadawać temu makijażowi ciężkości, użyję, uwaga, tego samego bronzera, którym modelowałam kości policzkowe. I bronzer nałożę tylko w załamaniu powieki. Zamieniam pędzelek na mniejszy. I zaznaczę również zewnętrzny kącik dolnej powieki. I w makijażu oka pozostało nam jeszcze wytuszowanie rzęs dolnych. Aby zrównoważyć makijaż oka, wytuszuję dolne rzęsy i użyję do tego maskary Big Volume Ultra Lashes Mascara. I to jest tusz, którego szczoteczka jest silikonowa, która ułatwi mi dotarcie do dolnych rzęs. No i makijaż prawie gotowy, prawie, bo oczywiście pozostały tylko usta. Jeżeli chodzi o usta, to dołożę na nie matową pomadkę w kredce z linii Perfect Lipstick i kolor, który dzisiaj wybrałam dla siebie, to kolor Ideal Nude. Wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że jestem wielką fanką neutralnych makijaży, jeżeli chodzi o usta, więc bardzo cieszę się, że w Belu pojawił się właśnie taki produkt. Nakładam go bezpośrednio ze sztyftu.
Powiem nieskromnie, że uważam, że ten kolor jest przepiękny, bo to jest taki odcień beżu, który ma w sobie też delikatną nutkę różu, więc to jest naprawdę taki kolor, w którym będzie się czuła pięknie każda kobieta. O. I pomadka nałożona, więc teraz doprecyzuję kształt ust konturówką z tej samej serii, oczywiście w takim samym kolorze, czyli 01. Makijaż mamy skończony. Ja świetnie się czuję w takim make-upie, bo bardzo lubię podkreślać rozświetlenie i matowe usta. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli zostawicie nam w komentarzu zdjęcie z odtworzonym tym makijażem, będzie nam bardzo miło.